ślimaczkiem jest. Z Biedronką dziś spędza dzień, z kumplami w lesie swym spędzają tak całe dnie. Basia Biedronką jest, ślimaczkiem dziś bawi się, a każdy nowy dzień ciekawą przygodą jest. Czego w ten piękny dzień dziś tu nauczymy się? Doktor Sowa jest chory. Na niebie pojawił się pierwszy śnieg. Bartek i Basia z zachwytem przyglądali się, jak białe śnieżynki opadały na ziemię. Nazajutrz cały las pokrył się grubą warstwą śniegu. Biedronka wyciągnęła swoje sanki. Na przodzie usiadł Robert, tuż za nim ślimak Bartek, a na końcu Basia. Oho, cały las jest biały! Powiedział radośnie pająk. Przez niską temperaturę zamarzło nawet jezioro. Jazda na łyżwach sprawiła małym przyjaciołom ogromną radość. Robercie, nie licz sopli! Krzyknęła Basia, ale zamyślony mały chrząszcz jej nie usłyszał. Chodź, zbudujemy bałwana! Zaproponował ślimak, ale Robert był w kiepskim humorze. Boli mnie gardło, Bartku. Zbudujemy bałwana innym razem, zgoda? Bartek wezwał doktora Sowę, aby zbadał chorego Roberta. Otwórz szeroko buzię, powiedział doktor Sowa do małego pacjenta. Ojej, jest bardzo czerwony. Masz chore gardło i przez kilka dni musisz zostać w łóżku. Mali przyjaciele odwiedzali Roberta każdego dnia. Basia zaparzyła jego ulubioną herbatę. Matylda czytała mu bajki. Odkładała książkę, gdy mały chrząszcz zasypiał i wracała do czytania, gdy się tylko budził. Po kilku dniach Robert poczuł się dużo lepiej. Teraz możemy zbudować bałwana! Powiedział do Bartka z uśmiechem. Bartek i Basia zaprosili swoich przyjaciół na obiad. Wszyscy goście przyszli punktualnie. Ale pychotka! Zawołał Baltazar. Dlaczego nie ma doktora Sowy? Nie wiem, odpowiedziała Basia. Może zapomniał. Ja wiem, dlaczego doktor Sowa nie przyszedł. Źle się czuje, bo złapał przeziębienie. Powiedziały mi o tym małe słówki. To niemożliwe, odrzekł Robert. Lekarze nie mogą zachorować. Dlaczego nie? Przecież auta mechaników też się psują. A szewc czasem chodzi w dziurawych butach, wyjaśniła Robertowi Matylda. Chodźmy go odwiedzić. Możemy zrobić mu prezent, bo wkrótce będą święta, zaproponował Bartek. Chłopcy wzięli się do pracy i zrobili świecznik dla doktora Sowy. Posklejali kawałki drewna, narysowali zimowe obrazki, a na górze położyli świeczki. I jest śliczny, stwierdził z dumą Staś. Dziewczynki zrobiły kolorowy wieniec z papieru. Doktor Sowa będzie mógł powiesić go na drzwiach, powiedziała Laura. Nazajutrz wszyscy poszli odwiedzić doktora Sowę. Ich stary przyjaciel był słaby i leżał w łóżku. Widok gości bardzo go ucieszył. Och, są przepiękne, przyznał z uśmiechem, rozpakowując swoje prezenty. Nastał czas świąt. Doktor Sowa czuł się już dużo lepiej. Mama Sowa położyła na stole imbirowe ciasteczka, a małe sówki wyciągnęły swoje ulubione karty do gry. Wszyscy rozmawiali i bawili się razem przez długi czas. Wracając do domu, leśni przyjaciele dostrzegli, że wieniec doktora Sowy wisiał na drzwiach, a z okna dobiegał blask świąt.